Cześć, witajcie w pierwszym odcinku na mapce Sosnówka, mapka z DLC, z oficjalnego dodatku do gry Farming Simulator. Tak naprawdę to jest drugi odcinek, ponieważ pierwszy odcinek jest u Araulena, ale u mnie to będzie pierwszy odcinek 1B, tak będziemy sobie, u Araulena jest 1A, u mnie będzie 1B, tak będziemy sobie to nazywać, żeby się po prostu nie pogubić, tak? Jest ze mną Araulen właśnie, zbiega sobie. Dzień dobry. Nie umiem na miejscu ustać. Nie, wiem. Się przyzwyczaiłem, zresztą ja też ostatnio sobie skakałem, ale fajnie wyglądało jak skakałem, nie? No. Później sobie oglądałem to nawet, jak skakałem. Chciałem zobaczyć. No właśnie, więc tak jak mówiłem w tym odcinku o Raulena, możliwe, że będziemy dodawać odnośniki na filmikach, tak żeby sobie... Na mnie to szczerze mówiąc nie ma co liczyć, bo ja zawsze o tym zapominam, nawet jak mówię, że coś dam. Albo odnośniki, albo można będzie utworzyć playlistę z twoimi i moimi filmami, nie? Właściwie no, to dwie. Pewno. Właściwie to dwie. U mnie jedna i u ciebie druga. Tak, żeby od razu się pojawiał następny filmik. Zobaczymy, jak to zrobimy. Jakoś albo odnośniki, albo ta playlista, zobaczymy. A tak jak mówiłem w tym filmie u Raulena, pojedziemy sobie może ze zbożem najpierw do piekarni, bo tam chcieli trochę zboża, chociaż nie zapłacą nam dużo, bo tego wyprzedaży, zapotrzebowania nie ma. Ale trochę się może ze zboża kasy zdobędzie, bo teraz jest 11 tysięcy. Z lipa generalnie teraz. Mało, nie? Czaj, jest tak, jest 17 tysięcy, 17,5 pszenicy, jęczmienia też podobna ilość. Na przyczepie co jest? Pszenica? Pszenica, nie? Pszenica. Na przyczepie jest pszenica. A pszenica jest chyba, gdzie ja to patrzę, najdroższa właśnie w tej piekarni. 1300, no i właściwie ta piekarnia jest bliżej. To więc można będzie się przejechać do piekarni. No ja mogę jechać do piekarni, chyba że chcesz pojechać ze mną. A... A teraz? No a kiedy? Bo coś mówiłeś, że u mnie. Nie no, u ciebie mówiłem, że będziemy jechać do piekarni, a u mnie... No u ciebie mówiłem, że będziemy jechać u mnie. Rozumiesz? A! No, a, że tak, nie? Także możemy... A ja bym się chciał przejechać też i mapkę trochę poznać. No, właśnie ty, bo na screenach był taki budynek z takim obrazkiem, nie? To była piekarnia czy coś innego, bo ja nie wiem. W sumie ja nie wiem, ja w ogóle tego screena nie kojarzę. No był taki screen. Właśnie zobaczymy, jak ta piekarnia wygląda. Gdzie jest przyczepa? Wyjdź mi z tego ciągnika. Czekaj, przyjadę na podwórko. Czekaj, jedziesz? O, jedziesz. No to trochę kasy wleci przynajmniej, bo jest lipa z maszynami nawet. Jakbyśmy chcieli kogoś zaprosić do pomocy, to by chyba sobie siedział na fotelu i patrzył, co robimy. Albo my byśmy siedzieli. A ja czym mogę jechać? A tam stoi zator. Ten wiesz. Ciemnika? Tylko wiesz co? Ty, na przyczepie jest 88%, to ja pojadę dotankuję do setki. Dobra. Żeby, krystalem pojadę. Żeby wiesz... Żeby już jechać z pełną, nie? Powiedz mi, w którą stronę to ja sobie już pojadę. Ty, no ja sam nie wiem, w którą stronę. Ja teraz mam... Zapomniałem, że... Będziesz musiał raczej prowadzić. Aha, to ja będę prowadził. Dobra, bo ty nie masz wchodów. Tak. To się tu wysypuje chyba. Z silosu. Pierwszy raz będę sypał. O, trafiłem na punkt. Dobra, to jedziemy do piekarni. Gdzie ty jesteś? Ja nie widzę kompletnie teraz, gdzie ty jesteś. Tu jestem. Nie widzę nic, nie? Dobra. Ale teraz mnie widzisz? No widzę. Tam się jedzie? No. Teraz w prawo. Czekaj, bo utknąłem na silosie. Tak, pojadę, o. I w prawo, do piekarni. Widzisz tak? Mnie? Tak. Widzę. Na mapce to bym widział twój znacznik, a teraz to muszę tak, wiesz... Ręcznie. Na szuja. Tak. Jedziemy przez ten duży most. Bo tu był ten drewniany. Chodź, pojedziemy przez drewniany. Dasz radę później trafić, jakbyśmy przeszli. Poczekaj, tu muszę zobaczyć, gdzie jest drewniany. No tu jest zaraz chyba. Gdzie? Yeah. No tu. Gdzie? Yeah. No tu, tam, jak się jedzie. Tu mi się zdaje, że jest. Nie wiem, czy coś trafi. Czekaj, gdzie jest? Tu jest ten drewniany?
Czy wcześniej był ten drewniany? Wiesz, Wcześniej był, rzeka. wcześniej. Ale tam jest, o. Widzisz? Po lewo. Trochę dalej. Jak się tu pojedzie w lewo i... A, no to dupy strony pojedziemy. Dobra, ale zobaczymy jak się przejedzie. Powinno, wiesz, jechać jak po płaskim, bo ja patrzyłem, znaczy ludzik chodzi jak po płaskim. To i to powinno być jak po płaskim, ale zobaczymy. Serio, też przez to jechać z tym towarem? Tak. A Tak, wiesz. ja nie odpowiadam za tłum po Wygląda płaski, no bo. troszkę, wiesz, strasznie, nie? Ale... Nie no, człowieku, zobacz. Jedzie się elegancko. Ale jakby tak serio oddziaływanie było na każdą deskę i tak, wiesz, coś jak w, na przykład w Spintej Resie, to... To bym się bał. Jedź za mną, ja tu znalazłem nową drogę, bo przez ten most to tu się szyki zmieniły. Mieszam ci w głowie, nie? Co ja robię? Pojedziemy trochę mapę zwiedzić do piekarni. Zwiedzimy piekarnię przynajmniej. A tak po kawałku będziemy sobie zwiedzać mapę. Później 10 dni może pojedziemy. Tak przy okazji, nie to, że Tak, przy specjalnie od razu całą okazji. mapę, O, tak tylko. wezmę, będę jechał może z tego, nie z kabiny, tylko z zewnątrz, z kamerą. To będzie więcej widać. Mapka A tu po klimatyczna. prawo co jest? Tu po prawo jest wiejski elewator zbożowy. Aha, no to tak wygląda wiejski. Elewator. A tam dalej, Czyli taki tam trochę co jak widać, młyn. tam co widać, tam po prawo też, dalej trochę, za tym To stawem. jest tartak. A tartak, to tam się pewnie do tej wody drzewo rzuca. To ja może No. pojedziemy przy okazji do tartaku. Możemy jechać. Gdzie tu jest droga? W prawo Czekaj. teraz, tak? Czy przez... Dobra, dawaj przez... Nie, tu Po... nie. Jak nie przez... Wyjdziemy do asfaltu. A, no to dobra. W ogóle ta mapa Entuzjazm, u. naprawdę, wydaje mi się, że naprawdę mi się udała. Nie widziałem jeszcze całej, ale ma Nie niesamowity no, ładnie klimat. wygląda. Ta woda bardzo ładnie wygląda. To na przykład. Świetnie, kurde. Tu się pewnie wrzuca gdzieś do wody, nie? No. Chociaż nie wiem. Możliwe, że tu się gdzieś wrzuca. Jak nie, no to. Wjechałeś? Staw mynarski. Jeśli chcesz sprzedać drewno, możesz po prostu opuścić je do stawu mynarskiego, tutaj gdzie Aha, ja no stoję. to wiadomo. O A shit. oprócz Wyjechałem. niszczenia, to... Ale tartak wygląda inaczej niż ten na tamtym, na pewno. No, Taki tak bardziej, biednie. taka bida bardziej. Ale staw na pewno wygląda dużo ładniej niż tamten, bo tam był taki goły, nie? Tutaj roślinki rosną, taka woda ładniejsza. To jedziemy dalej. Czekaj. Tu Co? nie musimy do asfaltu wracać. Tędy? A, bo tam No. już jest ta piekarnia. Ty, No. no to jednak mi się dobrze zdawało, że to jest ten budynek. A wiesz co ci powiem? Ale ma No. ciężko ten ciągnik. No. Ale krystal chyba jest słabszy, nawet jakbyśmy się chcieli Weź tam się za. wbić. Nie, on jest mocniejszy. Mocniejszy jest? No. Ile ma krystal? 121, a ten ma 75, no to No to faktycznie. sporo mocniejszy. No to Wiesz. odczepi i tego. Ale nie z górki, bo mi się przyczepa spadnie. Ok. Podjadę tam już wyżej. Chociaż już jest piekarnia, to da radę, ty. Z pustą da radę, nie? Kurde, po co? Właśnie pod tą górkę najciężej było teraz, to już spoko. Dobrze mi się zdawało, że to jest to. Szczerze, to mi Że to to jest... piekarni jakoś nie przypomina, no ale a co to? O kurde, próg. Jaki próg? Czekaj, Jaki ja to próg jest? naprawię. Jaki jest próg? Chyba jednak nie naprawię. Serio? Jest! Ty, to ja mam mniejsze koła. Wciążnik nawet. Nie, przejechał. Przejechał i prosto. Czaj, czaj, przyjrzyj Tu się. masz po Przyjrzyj się. prawo. Bo to jest takie dzieło, nie? Zobacz. To jest ten obrazek właśnie z tego screena. I o tym mówiłem. Tak mi się kojarzyło, Ładny. kojarzyło mi się coś tak właśnie z tym. No, ładny obrazek, nie? Ręcznie malowany. Aczko nie, to nie jest malowane. Znaczy nie no, mówię, że oni pewnie ręcznie w To są pańcie szyby. malowali. Szyby niby. Jakże taka wielka szyba? No, bo przyjrzyj się, to ma strukturę szyby.
Tak jak masz W w sumie nie kościele, wiem. takie te kolorowe No ja wiem, szyby. no ale taka wielka na całą ścianę. No. No niby struktura, tak, no ale. Ale obrazek fajny. Ale, no, piekarnia, nie wiem z jakiej to tam teren odzorowuje, ale w Polsce to nawet na wszelakich wsiach taki piekarni by raczej nie spotkał. No możliwe, że nie. Tylko że wiesz, to jest inny teren, to. Co takie wąskie, to ja pierdzielę. Obciążnik jest podniesiony, nie? No. Dobra, jedziemy. Da radę. Ale nawet te przejazdy takie fajniejsze, nie? I most, i tutaj. Na środku No, to. stój, stój, stój. I sypiemy. Możesz jechać. I sypiemy. Się zaraz zobaczy, ile kasy były. Takie 11 tysięcy. To się zobaczy, ile kasy. Żeby można było coś sobie kupić. 31, widzisz? Mogli, Jeszcze skoro i tak już sporo. jeździmy, to może jeszcze coś sprzedać i zarobić. Bo tam jest w silosach pewnie. Ja wiem, no można by było czekać na zapotrzebowanie, bo wiesz, A no tak. bo na pewno się kupi pole później, bo jest mało pól, żeby więcej obsiać. A tu nawet się nie ma co rozglądać. A potem jakieś maszynki. Ten Trzeba kombaj będzie coś drugi. Ten pomyśleć. kombaj drugi na pewno. Niwe, o. Opryskiwacz, chociaż nie wiem, no. Plony i tak są wysokie. To nie wiem. No niwe tak, niwe tak. Niwe na pewno. A poza tym to się zobaczy. Jakieś, nie wiem, coś do kukurydzy może, żeby się dało ściąć. Jakąś kosiarkę. Jest tu jakaś łąka taka? Nie Większa wiem. gdzieś? Czekaj, spojrzę na mapie. Szczerze, to nie bardzo. Mapkę to ja sobie mogę taką wziąć. Krowy, gdzie są krowy? Krowy, krowy. Gdzie są krowy? Tam na tym głównym, nie? Tam jest obora, to chyba tam są, nie? Ja tu widzę, kury widzę. Są krowy przy 14. To tam na tym głównym gospodarstwie. No, to tam są chyba. Ale tam łąki to też chyba nie ma. Się zobaczy. Jak nie, to się przerobi pole na łąkę. Pole, albo wiesz, potem jak się dorobimy, to można. Przy krowach, wiesz, pole się zrobi na morze, żeby tam, wiesz, krowy miały blisko. Do krów, A żeby było tu? blisko. Ty wiesz co, może jednak pole, ale i praska by się przydała. Tu? Tak, myślałem, że mógłby nawet Czekaj, czekaj, lasek czekaj chwilę. przerobić. Co? Czy się sprzedaje też te? Tutaj się właśnie zastanawiałem, ale wydaje mi się, że nie, że to takie jest. Nie no, jak Chociaż. jest coś, jest jakiś trigger, więc możliwe, że tu też się sprzedaje słomę. Chociaż na farmie też się chyba sprzedaje, więc możliwe, że jest więcej punktów sprzedaży. Ty, dawaj Ule. teraz głównym mostem jedziemy, dawaj. Żeby dla zróżnicowania. W prawo i wiesz, jedziemy na ten główny. Tamtym już jechaliśmy, teraz tym. Ej. Tam Nie po lewo. wyjechaliśmy. Czekaj, czekaj, tam po lewo co jeszcze jest? Tak patrzę z dala. Ale tu są, ale tu ładnie na tym moście jest. Ja Czekaj, czekaj. pierdzielę, człowieku. Aż sobie screena walnę. No, czekaj. Ta rzeka, kurde, jaka ona ładna jest. Ładnie wygląda. Aż sobie screeny porobię, bo jest Ze środka ślicznie. też elegancja. Naprawdę. No ci mówię, że te wybrzeże, znaczy te takie strome te, nie? Chociaż na całości to tak dziwnie, że nigdzie nie ma trochę takiego płaszcze, bardziej płaskiego. Ale wiesz, Naprawdę widok jest ładny. niesamowity klimat. No. To jest pierwsza mapa Giantsa, która mi się podoba. Znaczy, Bjornholm też jest ładny. Ale Tylko, że ma Björnholm mi inny jakoś tak klimat. nie Inny ma poszedł. klimat, ale też jest ładny. Cześć, chodź na razie tutaj właśnie w lewo. I tu są te krowy, nie? Pa, i tu jest taka łąka za tym ogrodzeniem. Tyle, No że. to jest pastwisko dla krów chyba. No, tyle, że jakby się dało tam wjechać i skosić. No ale weź tu się pierdziel z tymi drzewami. Jedynie wiesz co? Kosą.
Ale też tam się nie będzie dało wjechać, bo tam. Chociaż może jakoś. Nie, chociaż też nie. To kosa ma kolizję, więc. Też Chyba, by że było bez kosy ciężko. kolizja usuną. Też by było ciężko. A tu, ty, a tu coś też jest. Jakaś łąka. Czekaj. Tylko, Zarąbałem że strasznie drzewo. nierówny teren, ale. Czekaj, podjadę. Jakaś taka łąka jest. No tu. Wiesz, łatwo kosić się nie będzie, ale. Tutaj, po Ale. lewo mówisz? No to. Nie, no to spoko jest. Dla zróżnicowania. Tylko wiesz. Na pewno będzie utrudniał teren. Nie, ja bym chciał się zabawić na takim terenie. Pobawimy się też, pobawimy się. Dobra, trzeba tak. No Odstawić zapowiada się długa przyczepę. seria z TLC. Odstawić przyczepę trzeba. Mamy jeszcze chwilę, to się dokończy siać. Ja może wezmę ten. Nie wiem, czy siać, czy wziąć. Może zobaczymy tą bronę talerzową. Ten agregacik, ten. Brona, agregat. Jak on się sprawuje. Ten Kwernelanda? No. Gdzie A on ty byś jest? dokończył siać najwyżej, nie? No, Tylko pojadę byś mi dokończyć. musiał dać ten ciągnik, bo on jest mocniejszy. Ten mój se nie da rady. Wiesz. W biegu, kurde, wysiada. Ciągnik Kurde. się. Ciągnik się nie zatrzymał, on ci wysiada. Jak w filmie akcji. Tak. Gdzie masz ten agregacik, bo chciałbym go sobie oblukać. Tutaj jest. On jest, wiesz, dobrze chroniony. Pod dachem. Ja sobie zmieniłem przycisk przełączania kierunków jazdy i mi teraz wygodnie jest. Jaki, na jaki? Na Z. Tak w SF-ie. A. Wiesz, i teraz jest okej. Gdzieś ty się podział. A tam. Podjechać do ciebie? Ty jesteś w tym ciągniku, czy? Ja jestem w ciągniku cały A, czas. no to dobra. Patrz. Coś No, takiego, muszę coś takiego. przyznać, kawał dobrej maszyny. No. Super. Ładnie wygląda. Mega. Czaj. Stopy. Czaj, ty. A oni chyba. Teraz jakoś inaczej mi się zdaje, że się świecą te stopy. Jakie stopy? Znaczy no, te światła jak się No bo oni zatrzymuje. to mówili, zapowiadali, że ze shaderami będą kombinować. Albo mi się wydaje. Traktor, jak na ten z tego Zetora patrzę, to też jakby troszkę inaczej się świecił niż przedtem. Tak No, jakoś także. ten materiał jest jakby trochę inny. Nie wiem, czy to kwestia innego teksturowania, czy coś z shaderami po prostu z oświetleniem jeszcze grzebali, ale jest troszkę różnica. Jakby się teren wyjeżdżał, ta tekstura trawy na teksturę ziemi, to już tam by było trochę widać. Jeszcze sobie pokażę, jak siejesz. Myślałem, że przyjeżdżasz Nie, sprawdzać, czy bo. twój murzyn dobrze pracuje. No to też. Dzięki. Ale wiesz. Jęczmień, nie zmieniło się nic? Nie, no jęczmień był siany, tak? Nie wiem, co posiane, bo ty siałeś. Jęczmień chyba. Ten traktor śmiga. Nie no, sobie powinien dać radę, bo wiesz, niby ja wcześniej tym robiłem z siewnikiem, ale ten siewnik to jakiś wymagający dużo nie jest, więc. To jest mały siewniczek. Ty i teraz tą słomę ciachać. Trochę przykro tą słomę ciachać. No ale co, no nie zgrabisz jej, no. Co z nią zrobisz? Ciachamy. Trzeba jeszcze animacje, zobaczymy jak przy tym działają. No też są na talerzach, tak jak w tych oryginalnych. Chodź na chwilę, weź się tepnij. To inne są? Nie, ale weź się tepnij na chwilę, bo coś chcę No zobaczyć. jestem tu. No i co? I weź powolutku tak jedź. Poczekaj sobie. Prawie.
Lewo, Stój, stój, stój. tak jeden na godzinę może. No poczekaj, to sobie ustawię, nie? Bo tak teraz patrzę, że na przykład tutaj są jakieś takie większe te animacje, wyższe czy coś z prawej strony. Bardziej Czekaj, ja tu ustają. nie widzę tak za bardzo. No jakby wyższe, by wyżej umieszczone były. Właśnie w sumie nie każda jest taka sama, nie? Może specjalnie tak zrobili, żeby na przykład tutaj na środku, na tym talerzu jest dużo większa niż obok na przykład, więc. No ja tu tak nie widzę z tej strony. No nie, ty nie widzisz. To zaraz się zamienimy, to sobie zobaczysz. Ty wtedy lepiej. Dawaj, zamiana. Patrzaj. Z której strony to patrzeć, żeby to No było z widać? góry nawet widać, jak się patrzy tak o. Że nie wszystkie Nie są no, też. takie same są. Nie no, niektóra jest na przykład Nie, bardziej niektóre. wysunięta. No tak, to pod tym kątem jest różnica. Ale nie wiadomo, czy też i przedtem tak nie było. Na to nie było jakoś tak specjalnie zwracane uwagi. No, w sumie tak. Dobra, to Dobra, ja sobie jedziemy, sieję jedziemy. dalej. O shit, nie w tą stronę. Jedziemy. Trzeba trochę zrobić wreszcie, bo zwiedzaliśmy mapkę, ale też Nic nie samo, zrobiliśmy. ale samo się nie zrobi. Nie no, w sumie sprzedaliśmy. Sprzedaliśmy pszenicę, jedynie. Zarobiliśmy trochę Ta, niby, ale. zarobiliśmy. Żeby na następne żniwa były dwa kombajny może. Nie no, zobaczymy. Bo jeszcze i tak jest sporo. Na przykład do kupna, czy tu krowy można będzie kupić. Sporo maszyn jest do kupna, no przecież czymś prasować będzie trzeba. Ciągnik jakiś trzeba będzie kupić, więc kasy na pewno sporo będzie potrzeba. To jest duże pole do popisu. Tak. Także mimo, że poziom trudności łatwy, to i tak sporo kasy będzie trzeba. Mimo wszystko tak szybko się nie dorobimy. No, będzie trzeba trochę czasu spędzić. Ale to jest fajna taka. Wiesz, DLC ogólnie przyciąga, więc myślę, że nie będzie problemem pograć i się pobawić. No, no Bo wiesz, na przykład mapka dopracowana, to. według mnie Titanium do 13 było słabym DLC, ale to jest naprawdę Wiesz, genialne. bo może mapka nie była. Duże pola, większa taka monotonia, jakby nie. A tutaj troszkę inaczej to wygląda. Może nie dla wszystkich ten dodatek był, bo wiesz, w Polsce akurat na mniejszych polach się lubi grać. Ale ogólnie Widać to po tworzonych mapkach. No klimat tak. mapy był słaby. No ale wiesz, no dla każdego coś muszą zrobić, nie? Myślę, że nawet i tą Amerykę może dało się lepiej zrobić. Naprawdę nie wierzę, że sam fakt, że tam są duże pola sprawił, że ta mapa jest wyszła słabo, bo przecież są różne mapki typu Glenbar była dawniej, nie wiem czy teraz jest. Ale i teraz są takie w amerykańskim stylu i naprawdę to są dobre mapy, bo nie grałem, ale chociaż nawet na zdjęciach to było widać, nie? No. No, w Titanium się nie udało po prostu. I tutaj myślę, że się fajnie zrehabilitowali. Wiesz, jak się grało jeszcze w więcej osób na większym sprzęcie, jak my żeśmy kiedyś grali, nie? To jeszcze jakoś to szło. Ja już zasiałem, to tutaj mam teraz za tobą siać, czy... Możesz, kurde. Już zasiałeś. Wiesz co? Możesz zacząć siać, tylko nie wiem co. W sumie siej ten jęczmień jak chciałeś. Poczekaj. No nie wiem. Trawa? Nie, no trawy nie siej. Jęczmień mówisz, tak? Okej. No na razie te pola są małe, więc. Ta powiedz mi. Chociaż dobra. Czas jest na 1%, nie? Znaczy na raz jeden, nie? Tak, nie razy jeden. Bo podczas gry miałem tak sobie dawać na razy 15 czy razy 30, żeby na przykład jakieś zapotrzebowanie się trafiło, nie? Ale czekałem na ciebie, to sobie dałem na razy jeden, żeby mi noc się nie zrobiła. Zawsze mówisz konsoli, potem sobie czas zostawić. Znaczy nawet teraz mogę zmienić, nie? Raz, dwa. Jak chcesz, to ja mogę zmienić.
Chyba, że nie, chyba, że nie Ósemką mam się nigdy. zmienia, patrz. Jest razy 5, tak? No. Razy 10, nie, razy 15. 15. No, czyli styknie. Ustawiłem 15. Chyba, że to ty Ja ustawiłeś. ustawiałem, już mi nie gada, ja wciskałem 8. Nic nie było widać, ale tak na czuja. Okej. No ja to nawet nie mam dostępu. No właśnie, przecież co ty? Ile tego odcinek już trwa? 20 coś minut. Niedługo będziemy kończyć. Do mnie nagramy od razu, nie? No można. Będziemy teraz sporo tych materiałów z DLC Od publikować. razu się może ten da odnośnik tam u mnie nagrasz. Chociaż nie no. Muszę czekać aż to opublikujesz, żeby dać odnośnik. No. No, a często się zapomina. O, jak ja opublikuję, to ty możesz dać u siebie na filmie odnośnik. No to tam, tylko że nie wiem, czy nie zapomnę. No ja patrz, przynajmniej z tym modem, ten realny teren, tak koła troszkę pracują. I tak to by po płaskim jechały. No tak troszkę. U ciebie nawet bardziej powinny pracować koła. Czy pracować, one po prostu trochę zapadły się. Czaj? Poza tym to. Czy zapadły się, no. I troszkę się może ruszają tak czasem, nie? I trzeba pamiętać, żeby nie jeździć po zasianym. No, ja pamiętam. Bo teraz, jak się pojedzie po zasianym, to może być. Mogą być spore straty w plonach. No, tak na LTW. Tak, na LTW. Jak ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, to tam na łące. Byłej łące. dość spore straty będą. Jedna łąka. No, ona jest, wiesz, taka, że jako łąka nie spełniała swojego zadania i teraz jako pole, Dokładnie. jako pole też. Trzeba sprzedać tą ziemię i... No szkoda, że się nie da sprzedawać potem. To w sumie ciekawy bajer mógłby być. Sprzedawanie ziemi? Od sprzedawania, nie? No. Ale w To sumie by. jakoś ciekawiej by to trzeba było tak, żeby na przykład jakoś zaznaczać dany obszar do sprzedania, żeby na przykład sprzedawać sobie, jak masz duże pole, nie, to żeby sprzedać kawałek pola, albo ja wiem, no tak, żeby nie sprzedawać zawsze całości. To Czy cennikowo byłoby to trudne do ja wiem, ogarnięcia. no według powierzchni terenu i tyle. Jakiś przelicznik, wiesz, obszaru. Tak samo mogłoby być z kupnem, że wiesz, wyznaczasz jakiś tam. Chyba było nawet, nie wiem, w agrarze coś takiego, tak? Że co? Że się wyznaczało pole, czy. To w agrarze 13 się wyznaczało konkretny Ale za obszar, jaki darmo się chciało. się to tworzyło, czy. Powiem tak, kupowałeś, były podzielone, mapa była podzielona chyba na trzy ogromne tereny, No. nawet więcej, i to się kupowało, cały ten teren, i dopiero na tym się pola wydzielało. A, bo wiesz co, tak myślę, że na przykład można było tak, że wydzielasz teren, kupujesz i wtedy sobie uprawiasz ten teren, albo nie wiem, albo nie no, jedynie chyba tak by się dało zrobić, bo na przykład jakby się chciało, żeby dany obszar, na przykład, nie wiem, robisz pługiem i automatycznie ci się kupuje to, co zrobisz, to tak trochę głupio by było. Nie wiem, To myślę, że z głupio. wydzieleniem terenu by było już ciekawiej, że tak jak w agrarze wydzielasz teren, zatwierdzasz, kupujesz ten teren i wtedy sobie na tym terenie coś robisz. I masz na przykład na mapce teren ten, który kupiłeś. O, wyrzucił Araulena z serwera. No trudno. Araulen pisał przed chwilą do mnie, że ma jakieś problemy z internetem, że mu access point świruje i już raczej nie da dołączyć drugi raz. Także to by było na tyle tego odcinka, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.